Zakup domu i mieszkania albo dek do zbudowania, nowe tynki, dach i drzwi, piękny marmur w kuchni lśni. Twoje plany i marzenia, hipoteki, odnowienia, Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Baltic Window and Door Manufacturing Corporation zaprasza wszystkich kontraktorów do współpracy. Jesteśmy jedynym producentem w Ontario, który oferuje swoje produkty z drewnopodobnym wykończeniem Real Wood, bez użycia laminatów. Nie prowadzimy instalacji, ale współpracujemy z kontraktorami i dealerami. State Farm agent Ed Grusick handle all the moving parts to your insurance. Whether it's for auto, home, life, or financial services, Ed is there with more ways to help and more ways to save. Call or visit Ed today. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. About Veterans Week activities at veterans.gc.ca. W niedzielę 21 października w Oszawie obchodzono 60. rocznicę założenia parafii świętej Jadwigi. Zapraszam na sprawozdanie z tego ważnego wydarzenia społeczno-religijnego. W wypełnionej po brzegi świątyni, w uroczystej Eucharystii, którą śpiewem uświetnił chór parafialny pod dyrekcją Edwarda Kołodziejczaka, uczestniczyli m.in. członkowie polonijnych organizacji społecznych i weterańskich, organizacji parafialnych, dzieci i młodzież Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada i działającego w Oszawie zespołu folklorystycznego Tatry. Mszę świętą koncelebrowaną, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji torontońskiej, ksiądz biskup Vincent Negayen, nadzorujący pracą parafii położonych we wschodniej części metropolii, sprawowało kilku kapłanów, w większości ze zgromadzeń księży chrystusowców i misjonarzy ojców oblatów. Prowincjałowie chrystusowców w Ameryce Północnej ksiądz Paweł Bandurski, obłatów w Kanadzie ojciec Marian Gill, przewodniczący konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę, proboszcz parafii świętego Maksymiana Kolbe ojciec Janusz Błażejak, były proboszcz obchodzącej jubileusz parafii ksiądz Edward Mroczyński, proboszczowie kilku innych parafii oraz pracujący w parafii świętej Jadwigi duszpasterze, proboszcz ksiądz Stanisław Rakiej i wikariusz Krzysztof Janicki. Liczny udział w Eucharystii kapłanów ze zgromadzeń chrystusowców i oblatów był jak najbardziej uzasadniony. Od chwili założenia parafii bowiem, przez prawie 30 lat, do roku 1979, w parafii pracowali ojcowie oblaci, zaś po nich posługę duszpasterską przejęli księża chrystusowcy, pracujący tu bez przerwy do dziś.
Witając wiernych, proboszcz Stanisław Rakej powrócił do okresu powstania parafii, mówiąc między innymi: 60 years ago, a group of Polish people who came to Canada before the Second World War, and a group of Polish people who came to Canada after the war, decided we have to build up Polish church and establish Polish parish in Oshawa. They invited Polish Oblate Fathers, asked permission from the bishop, and enthusiastically started a new project. They chose St. Helena, a holy woman, Queen of Poland, to be a patron of this church. October 16, 1952, Feast Day of St. Helena, is official day when parish was established. We are here today to thank God for this wonderful people who benefit our city of Oshawa with that great idea. Parish books can tell you everything right from the beginning. Among us, so many people who remember everything, all details. You may ask them if you wish. Po mszy świętej w sali placówki imienia generała Władysława Sikorskiego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce miał miejsce uroczysty bankiet. Gośćmi honorowymi imprezy prowadzonej przez państwa Anetę i Krzysztofa Kobylińskich byli poseł ontaryjski Jerry Wellett, reprezentujący posła federalnego okręgu Oshawa doktora Colina Carey, Sean Kelly, mer Oshawy John Henry i konsul Witold Mańkowski. Wśród uczestników bankietu była też siostra Michalina, z posługującego w parafii przez wiele lat zgromadzenia misjonarek Chrystusa Króla, jak i panie z oszawskiego oddziału Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza. Zabierając głos, goście honorowi składali parafianom i duszpasterzom gratulacje i życzenia, przekazując na ręce księdza Stanisława Rakeja listy gratulacyjne od rządu Kanady, premiera Ontario Daltona McGuinty, Rady Miejskiej Oshawy i konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto Grzegorza Morawskiego. Podkreślając swe długoletnie związki z parafią, poseł Jerry Wellett wspomniał, że w kościele świętej Jadwigi ślub wzięli jego rodzice, a sakrament chrztu świętego przyjął on, jak i jego żona i dzieci. Przedstawiciele młodzieży parafialnej Joanna Kryński i Marcin Rozdeba odczytali historię parafii. Przypomnijmy więc i my początki i rozwój obchodzącej jubileusz 60 lat polonijnej parafii. Pierwszą mszę świętą w nowo powstałej polskiej parafii celebrował 12 października 1952 roku ojciec Piotr Klita ze zgromadzenia misjonarzy oblatów. Msza odbyła się w polskiej hali przy 168 Banting Avenue. Na zebraniu, które miało miejsce bezpośrednio po mszy świętej, święta Jadwiga została obrana patronką nowej parafii. Można było teraz przystąpić do budowy kościoła. 23 października tego samego roku, podczas uroczystego bankietu założycielskiego z udziałem 400 osób, zebrano sumę $1400, którą w całości przeznaczono na budowę kościoła. Koszt wzniesienia w świątyni oszacowano na $100,000. Dzięki usilnym staraniom wielu szlachetnych ludzi, ich ciężkiej pracy i niezwykłej determinacji kościół został zbudowany. Pierwsza msza święta w nowej świątyni celebrowana była w Niedzielę Palmową 26 marca 1961 roku. Od 1952 do 1979 roku gorliwą opiekę duszpasterską nad parafią świętej Jadwigi prowadzili ojcowie oblaci. Od października 1979 roku parafia została powierzona trosce duchowej księżom chrystusowcom, którzy prowadzą ją po dzień dzisiejszy. W 1938 roku rozpoczęły swoją posługę w Oshawie siostry Felicjanki. Po nich przejęły te niełatwe zadanie siostry misjonarki Chrystusa Króla i od 1992 roku realizują swój charyzmat zakonny w tutejszej polskiej społeczności parafialnej. Po odczytaniu przez uczennicę działającej przy parafii Szkoły Polskiej Izę Sagan modlitwy o łaski na dalsze lata istnienia parafii, głos zabrali obaj prowincjałowie – księży chrystusowców ksiądz Paweł Bandurski i misjonarzy oblatów ojciec Marian Gil, jeden z byłych proboszczy parafii Edward Mroczyński oraz przewodniczący konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę ojciec Janusz Błażejak, który powiedział:
Wiele ciepłych i pięknych słów wypowiedziano pod adresem parafii, księdza proboszcza, kapłanów tu pracujących. Jednakże, moi drodzy, to wszystko mało, aby tak naprawdę z głębi serca przekazać i wypowiedzieć wdzięczność tych ludzi, którzy doświadczyli tego dobra poprzez słowa przebaczenia w konfesjonale, poprzez setki dokonanych sakramentów świętych w tej parafii. To samo dzisiaj możemy powiedzieć o księżach Chrystusowcach, ich pracy i zaangażowaniu duszpasterskim w Kanadzie. Jesteśmy wam wdzięczni za waszą posługę, za wasze poświęcenie. W imieniu Konferencji Polskich Księży na wschodnią Kanadę, która skupia w sobie ponad 120 kapłanów, pragnę z głębi serca wyrazić naszą wdzięczność księżom Chrystusowcom tu pracującym oraz pogratulować parafii świętej Jadwigi z okazji tak pięknego jubileuszu. Dziękujemy wam za ciężką pracę, poświęcenie, troskę o dobro wiernych, naszej kultury, języka, a przede wszystkim za podtrzymywanie wiary w nowych pokoleniach naszych rodaków. Wam wszystkim niech dobry Bóg błogosławi, niech ta wspólnota tętni życiem oraz wiarą. Na zakończenie sprawozdania obejrzyjmy fragmenty występu młodzieży z zespołu Tatry, którego kierownikiem artystycznym jest Ryszard Schmidt.